Dzisiaj naprawdę trzeba by się mocno nagimnastykować, żeby znaleźć choć jeden obszar, w którym sztucznej inteligencji nie ma. Myślę, że większości z nas wydaje się, że sztuczna inteligencja to jest jakaś technologia przyszłości. Po pierwsze, to nie jest jedna technologia, tylko to jest cała ogromna platforma różnych technologii, a po drugie, ona jest już dzisiaj absolutnie wszędzie, począwszy od naszych telefonów komórkowych, czyli rozrywki, przez dostęp do informacji, przez edukację, oczywiście przemysł, transport, ale na mnie największe wrażenie robi sztuczna inteligencja w medycynie. Sztuczna inteligencja dzisiaj jest jedynym narzędziem, które jest w stanie sobie poradzić z ogromem danych. Myślę, że niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że dzisiaj mamy problem nadmiaru danych. I ogromnym wyzwaniem jest to, żeby mieć narzędzie do ich analizy. I to niezależnie od tego, czy mówimy o danych satelitarnych, czy o danych medycznych, czy o tych danych, które my, jako użytkownicy sieci, zostawiamy. Przeciętny człowiek, aby lepiej zaznajomić się ze sztuczną inteligencją, powinien po prostu interesować się tym tematem. Ona otacza nas już z każdej strony, jest w każdym miejscu. My nawet często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Warto znać szanse, zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Powinniśmy czytać, edukować, po prostu interesować się tym tematem. Bardzo istotną grupą w tym kontekście są właśnie nauczyciele i nauczycielki. Ich wiedza, kompetencje, znajomość tych nowych zjawisk, zrozumienie tych zjawisk jest bardzo istotne w dobrej edukacji ogólnie. Daje im to poczucie bezpieczeństwa, pewność, większą pewność siebie, bycie na bieżąco. Dodatkowo mogą stać się przewodnikami dla swoich uczniów, dla swoich wychowanków. Młodzi ludzie, którzy urodzili się już w tym cyfrowym świecie, oni często bezrefleksyjnie podchodzą do technologii, a budowanie takiego krytycznego podejścia jest bardzo istotne. Dlatego właśnie Fundacja Orange wspólnie z partnerem Lofi Robot postanowiła wesprzeć nauczycieli w tych działaniach. Od dzisiaj rusza kurs internetowy Burza Mózgów. Jest to kurs poświęcony właśnie zagadnieniom sztucznej inteligencji, ale od takiej bardziej społecznej, etycznej niż technologicznej strony. Wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie burzamózgów.com i rozpocząć zajęcia. Nabór do kursu trwa do 18 grudnia.